Góra Dylewska słynie z imprez rekreacyjnych i z sasinów. To właśnie na ich cześć organizowany jest na wzgórzach szereg sportowych zmagań. W drugiej połowie maja na wysokości 312 metrów nad poziomem morza organizowany jest półmaraton. Uczestnicy 5. Dylewskiego Krosu Sasinów zmierzyli się na odcinkach 21 km lub 4,5. Miałam pewne wątpliwości, czy przyjechać, ale jednak stwierdziłam, że warto tutaj być, uczestniczyć w tym wszystkim. No będzie satysfakcja na pewno, jak się to już wszystko skończy i będzie po, a nie znowu wyrzuty sumienia, że o nie, poddałam się. Do rywalizacji na dłuższym odcinku zgłosiły się 54 osoby, na krótszym 53. To zaledwie kilku zawodników więcej niż w roku ubiegłym. Cross stopniowo pracuje na swój prestiż. Góra Dylewska niczym magnes przyciąga sportowców. Organizator jest święcie przekonany, że historyczni Sasini mają w tym swój mały współudział. Sasinowie, no to jest historyczne plemię pruskie, które tutaj zamieszkiwało jeszcze przed czasami krzyżackimi, czasami zakonu krzyżackiego, a później państwa pruskiego. Czyli my jakby nawiązujemy do autentycznych korzeni, do ludzi, którzy tutaj byli, powiedzmy sobie, pierwsi. Ale też byli sportowcami, tak jak wy? No, tego do końca nie wiemy, czy byli sportowcami. Na pewno musieli utrzymywać dobrą kondycję, żeby tu przetrwać. Dylewskie imprezy przypadły do gustu nawet biernym obserwatorom. Klimat panujący na najwyższym wzniesieniu północno-wschodniej Polski odpowiada niejednemu. O magii tego miejsca powinien się przekonać każdy, nawet nieskory do aktywnego spędzania czasu. Kibicuję swojemu mężowi. Drugi biegnie już, w tamtym roku biegł. Stwierdził po iluś tam biegach, że to jest był najcięższy bieg, ale taką wielką frajdę mu sprawił. Dlatego tu jestem, bo popieram jego pasję, on popiera moja, ja jego. My tymczasem przypominamy o kolejnej okazji wybrania się na wzgórza. W tą sobotę, 26 maja, rusza rajd rowerowy organizowany przez gminę Ostróda. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Zapisy uczestników odbędą się na plaży jeziora Sajmino. Zgłaszać chęć uczestnictwa można od godziny 10:30.